mieli te powiedzmy 25 minut spędzić na tym, żeby pomówić chwilę o uzależnieniach różnego rodzaju. Ja nazywam się Artur Celo, tutaj jest mój numer telefonu, mój bajer, bo właśnie wystarczy dla przyszłości w Warszawie. Jestem terapeutą, jestem człowiekiem dzisiaj, który prowadzi spotkania profilaktyczne po całej Polsce w szkołach, nie tylko w szkołach. Jestem liderem chrześcijańskiej takiej, można powiedzieć, grupy ludzi, która zajmuje się również docieraniem do maksymalnej ilości ludzi z przesłaniem Ewangelii. To, co robimy przede wszystkim, to jest to, że uświadamiamy ludzi o tym, czym są zagrożenia tego świata. Realne zagrożenia. Jak one funkcjonują. I dla wielu z Was być może te rzeczy są dalekie, bo niekoniecznie trzeba czegoś doświadczyć. Tak naprawdę w każdym dziedzinie życia jakieś patologii, każdy musi czegoś doświadczyć. To nie jest tak, że każdy z nas musi gdzieś być w jakimś dole życiowym i tak dalej. Chociaż szczerze powiem, że im więcej spotykamy się z ludźmi, im bardziej docieramy do ludzi, tym bardziej widzimy, że jakby temat zachowań ryzykownych jest bardzo szeroki. Ja jestem sam ojcem, jesteś moja żona. Mamy dwoje dzieci. Nasz syn ma 17 lat w tej chwili. Jest w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. I my sami doświadczamy tych rzeczy, które określane są jako zagrożenia dla naszego kraju. To nie jest tak, że my jesteśmy wolni. Wydawałoby się, że na przykład nasz syn, który jest dzieckiem wychowywanym właśnie przez takich rodziców, którzy raz, że poznali kawał życia, a dwa, że dzisiaj funkcjonują jako terapeuci, jako ludzie pomagający innym ludziom, to wydawałoby się, że nasz syn jest zachowany jak w jakimś takim pokonie bezpieczeństwa. To jest wielka pomyłka, to nie jest prawda. To nie tak dawno jeszcze mieliśmy poważne problemy z naszym synem i okazało się, że mimo tego, że on wszystko wie, że jest człowiekiem, który tak naprawdę, wiecie, wystukałby każdy program profilaktyczny gdziekolwiek, okazało się, że jego też nie ominęły pewne rzeczy, nie ominął go ten wiek buntu, który był i tak dalej, i tak dalej. A chcę Wam powiedzieć o tym, że jeżeli pewne rzeczy nie zostaną rozpoznane, jeżeli pewne rzeczy nie zostaną zidentyfikowane w młodym wieku, to one potem się przenoszą na nasze dorosłe życie. I my o tym doskonale wiemy, ile rzeczy z dzieciństwa, ile rzeczy z młodych lat przeszło do naszego życia i zostawiło jakieś ślady. I tak naprawdę jest bardzo często tak, że my na przykład chcemy być dobrymi rodzicami, okazuje się, że do końca nie potrafimy. Że dokładamy wszelkich starań, a nie do końca wychodzi. Dlaczego? To życie zostawiło jakieś grube ślady. I to, o czym chcę Wam powiedzieć, to kilka takich spraw, na które warto zacząć zwracać uwagę. Warto im się przyglądać, warto myśleć o tym, warto wiedzieć o tych rzeczach. Kochani, ja dzisiaj jestem tym, kim jestem. Dzisiaj jestem terapeutą, dzisiaj prowadzę profilaktyki do spraw uzależnień, do spraw zachowań językowych. Dzisiaj jestem człowiekiem wierzącym w Boga, dzisiaj jestem człowiekiem, który kocha człowieka i tak dalej, ale nie zawsze tak było. Moje życie było jednym wielkim jakby fiaskiem. Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia. Byłem człowiekiem, który działał w zorganizowanych grupach przestępczych. Jeżeli tylko będziecie chcieli, wejdziecie sobie w internecie w Google, wpiszecie sobie moje imię, nazwisko, zobaczycie całe historie, które tam są z naszego życia. Jesteśmy od blisko 6 lat we wszystkich telewizjach w Polsce. Ja razem z małżonką moją robimy różnego rodzaju programy. Chyba we wszystkich telewizjach już byliśmy i opowiadaliśmy o tym, co się stało w naszym życiu i dlaczego jest tak, jak jest dzisiaj. A więc nie mówię Wam tylko tego z perspektywy człowieka, który czegoś się nauczył, ale mówię Wam to z perspektywy człowieka, który to przeżył. Byłem narkomanem. Byłem człowiekiem uzależnionym od wielu rzeczy. Byłem człowiekiem uzależnionym od jakby patologicznego systemu tego świata. Trzykrotnie umierałem od narkotyków. Leżałem, wiecie, mimo że byłem bardzo bogatym człowiekiem, byłem bogatym przestępcą, to leżałem na ulicach
Warszawy sparaliżowany przez kokainę. Znajdowałem, odwożono mnie do szpitala w takim czy w innym miejscu i jakby doświadczyłem tego wszystkiego. Czyli chcę, żebyście też wiedzieli, że mówię wam te rzeczy, dlatego że ja ich doświadczyłem. Tak naprawdę, gdybym w odpowiednim momencie swojego życia nie sięgnął po pomoc, i dla mnie tą pomocą stał się Bóg, to ja bym dzisiaj był nieżywy. Tak naprawdę, ja bym dzisiaj nie żył. Ja się opamiętałem, kochani, kiedy siedziałem już po raz trzeci w więzieniu, kiedy byłem zawodowym przestępcą i tak naprawdę, kiedy przeczytałem w Biblii, bo zacząłem czytać Biblię z nudów, że jest Bóg. Ja nie wierzyłem, że jest taka osoba, nie wierzyłem, że ktoś taki w ogóle istnieje. Ja mu zaufałem, oddałem mu swoje życie i dzisiaj jestem tym, kim jestem. Ale jakby co robimy? Jakby polega nasze działanie wśród ludzi? Chcemy dotrzeć jakby do głębokiej świadomości ludzi o tym, że zagrożenia istnieją. Że te zagrożenia to nie jest coś takiego, że sobie tylko to w telewizji oglądamy. Wiecie, jesteśmy w mnóstwie szkół, docieramy do mnóstwa młodych ludzi. I tak jak jaka ilość młodych ludzi jest uzależniona od narkotyków, jest uzależniona od komputera, jest uzależniona od pornografii, jest uzależniona od palenia papierosów, od picia. I to są młodzi ludzie. To są młode dzieciaki. My widzimy na naszych spotkaniach często nastolatki, które są w ciąży. Wiecie, to jest, ogólnie się wydaje, że jest ok. No nie jest ok. Ale rodzi się pytanie, gdzie, jakie jest miejsce, w którym my możemy zacząć reagować i co robić, jak reagować. I wiecie, chcę wam powiedzieć o podstawowej rzeczy, że nam nie wolno bagatelizować niczego, co w życiu naszego dziecka się dzieje. Jakiekolwiek zachowania inne niż zupełnie zdrowe muszą być przez nas zaobserwowane. To nie chodzi o to, żeby mieć oczy, wiecie, z czterech stron, bo jest też gro ludzi, którzy są takimi śledczymi dla swoich dzieci. I są przy tych dzieciach, próbują 24 godziny na dobę być przy nich i jakby kontrolować życie tych dzieci. No to jest niemożliwe, żeby kontrolować życie dzieci. To jest, czym dzieci są starsze, tym jest mniejsza możliwość kontroli nad tymi dziećmi. Ale to nie chodzi o to, że to jest złe. To na jakimś odcinku jest dobre. Ale jest inny, o wiele lepszy sposób. Wiecie, podstawową rzeczą, którą jest to, żeby nasze dziecko czuło się bezpieczne. Ja zobaczyłem, że moje dzieci muszą czuć się bezpieczne. I wiecie, kiedy dzieci czują się bezpieczne? Kiedy w nas, w rodzicach, widzą oparcie. One się czują bezpiecznie. One mogą nie mówić o tym, że się czują bezpiecznie, ale one się czują bezpiecznie. Dzisiaj jest na przykład taka moda, że jak się da klapa dziecku, była taka sytuacja, że jak babcia dała klapa dziecku, słuchajcie, wnuczkowi zadzwonił na policję, przyjechała policja. Zabrali babcię. Jak ja się o tym dowiedziałem, mówię, no to widzenia. Rozumiecie? Szok. Ja mówię o naszym kraju, ja nie mówię o jakiejś Szwecji czy o czymś innym. Ale prawda jest taka, że dzieci, jeżeli one, jest jakby taka dwutorowość. Jedna część rodziców uważa, że można puścić dziecko jak hulkę, niech ono się toczy. Druga część rodziców jest taka, która próbuje ogarnąć, skontrolować i wręcz zabić jakby osobowość dziecka. Obydwie są chore. Ja z praktyki wiem, że mój 17-letni syn, on czuje się bezpieczny. Dlaczego? Bo on widzi, że moje poglądy życiowe są stałe, niezmienne i nikt i nic nie ma na to wpływu. I to jest bardzo ważne dla dziecka. Dla dziecka jest bardzo ważne, żeby rodzice byli stabilni w tym, jak myślą, jak mówią, jak funkcjonują. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, to każdy potrafi. Każdy potrafi. Wiesz, trudno powiedzieć do twojego dziecka, nie pal, jak ty palisz. Rozumiesz? Trudno powiedzieć do twojego dziecka, nie upijaj się. Rozumiesz? Jak on widzi, że ty co weekend musisz wypić 3 piwa, bo w innym wypadku nie podoba ci się mecz w telewizji. Rozumiesz? Trudno na tym dziecku to wymóc. To jest trudne. My możemy sobie różne rzeczy opowiadać,
ale to jest trudne. I dziecko nie ufa, wewnętrznie ono nie ufa niestabilnemu rodzicowi. Rozumiesz? Ono może mówić, że wszystko jest ok, nawet się cieszyć, czego często mój syn mówił, ja bym chciał, żebyś dał mi luz. Żebyś dał mi luz. Ja mówię, Wiktor, powiem ci tak, gdybym ci dał luz, taki jak ty chcesz, to byś zginął w tym ludzie. Wiecie, pamiętam jak dzisiaj zadzwonił do mnie mój przyjaciel, który jest dyrektorem szkoły i mówi do mnie tak, Artur, chciałbym przyjechać do ciebie na konsultację mojego ucznia i jego ojca. Ja mówię, dobrze. I oni przyjechali do mnie do domu obydwaj. I to był facet, który był oficerem wojska. I to była elitarna szkoła, taka prywatna elitarna szkoła. Wydawało się, że w takiej szkole tam nie ma prawa być jakichkolwiek form patologii. Okazało się, że nie do końca. Chłopak z dobrej rodziny, z bogatej rodziny, a kradł. Ja się go zapytałem, wziąłem go na osobność do pokoju, mówię, czemu ty kradniesz? Czemu ty kradniesz? Jak to, czemu kradniesz z szafek, wyjmuj? Mówię, przecież ty masz te rzeczy w domu. Mówię, wyjaśnij. Ja rozumiem, gdybyś ty pochodził z jakiejś, nie wiem, totalnie biednej rodziny, ale czemu ty to robisz? I wiecie, okazało się, że on nie kradł, dlatego że on nie miał. On kradł, dlatego że w domu nigdy nikt nie położył pełnej płaszczyzny moralności, mimo że to dobry dom. Ale w tym domu nikt nie położył pełnej płaszczyzny moralności. Tam była taka jakby wolność, żyj jak chcesz i zobaczymy co będzie, a jak chłopak zaczął wchodzić w jakiś margines, rozumiecie? To rodzice się obudzili z ręką w nocniku i zaczęli go cisnąć. No wiesz, jak się zaczyna cisnąć chłopaka, który ma naście lat, a przez całe życie poprzednie nie robiło się nic, no to jest problem. Wiecie, ja pamiętam, ja mówię, ty nie widzisz nic z tym złego, że kradniesz? On mówi, no nie. Ja pamiętam, mieliśmy takie spotkanie, kilka dni później w zakładzie poprawczym. Ja mówię do niego i do tego jego ojca, ja bym chciał, żebyście pojechali za mną. Wiecie, oni pojechali ze mną do tego zakładu poprawczego. Ja posadziłem tego chłopaka między tymi nastoletnimi przestępcami. Wiecie, on tam siedział jak trusia. On zobaczył, że to, co się robi w życiu, przynosi konsekwencje. On to zobaczył. Ale niekoniecznie musiał to zobaczyć w taki sposób. Można było mu to powiedzieć. Nie powiedzieć krzycząc, rycząc na dziecko, ale poprzez stabilny wpływ i przekaz. Jesteśmy rodzicami. Wiecie, drodzy Państwo, że mamy autorytet nad życiem naszych dzieci? Póki one są pod naszym dachem, słuchajcie, mamy autorytet. Skąd to wiemy? Bo tą Biblię czytamy. Bóg dał władzę rodzicom nad dziećmi. Nie polega to na tym, że mamy te dzieci bić, katować. Nie polega to na tym, że mamy zdławiać ich tożsamość. Nie polega to na tym, ale polega to na tym, że jeżeli my stanowimy wzór dla tych dzieci, jesteśmy w stanie ich naprawdę wyprowadzić. Jeszcze raz mówię, i nie mówię wam to z perspektywy człowieka, który tylko się tego nauczył. Wiele się nauczyłem. Wiele też wiem z praktyki, ale mnóstwo rzeczy wiem z własnego doświadczenia. Ja nie miałem takich rodziców, którzy byliby dla mnie wzorem. Ja nie miałem. Po prostu nie. Mój ojciec był alkoholikiem. Nie był człowiekiem, który tam bił mamę czy coś. Absolutnie nie w tym, nie w tym nic. Po prostu pił. Pracował i pił. Pracował i pił. Takie życie. Moja mama pracowała na 2 etaty, żeby nam niczego nie zabrakło. Była jak koń roboczy. Po prostu i próbowała ratować całe życie to małżeństwo. I tak wzrastałem. I widziałem jeden wielki bałagan w moim życiu. No i niestety, jak dziecko widzi bałagan w życiu, rozumiecie? To ono tak wzrasta i ciężko go później z czegoś wyjąć. Ale kiedy zaczynasz stanowić jakąś silną płaszczyznę wpływu na twoje dziecko i do tego was, kochani, chcę zachęcić. Naprawdę to jest możliwe. Naprawdę jest możliwe wpływać na swoje dziecko, tylko trzeba być stabilnym samemu. Samemu być stabilnym trzeba. Wiecie, i w tym momencie, kiedy my zaczynamy w ten sposób funkcjonować, zaczynamy widzieć rzeczy u naszych dzieci, i w tym momencie chcę wam powiedzieć kilka takich elementów, żebyście na nie naprawdę zwracali uwagę. Jeżeli widzimy, że nasze dziecko, ono jest totalnie rozkojarzone. Totalnie rozkojarzone. To są jakieś lampki, które muszą nam się zacząć świecić. Jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest totalnie zamknięte.
U mojego syna w szkole jest jeden taki chłopak i rozmawiam z jego ojcem i rozmawiamy o naszych dzieciach i on mówi, ten nasz, to się do nas już rok nie odzywa. On mówi, chcę, daj, wiecie o co chodzi, monosylabami się porozumiewa z rodzicami. Mówi, nie ma czegoś takiego, że my usiądziemy i sobie o czymś porozmawiamy. Nie ma płaszczyzny porozumienia. To nie jest normalne. Ktoś mówi, no to mu przejdzie. Nie wiem, czy zawsze przejdzie. Jeżeli nie ma płaszczyzny porozumienia, jeżeli rodzic nie ma płaszczyzny porozumienia, to jest problem. My to wypracowaliśmy w naszym domu. Ja dzisiaj mogę z moim 17-letnim synem usiąść, możemy normalnie rozmawiać, możemy ze sobą być, rozumiecie, możemy iść na siłownię. To jest bardzo dużo. Jeżeli 42-letni ojciec z 17-letnim synem może iść na siłownię, to jest dużo. I słuchajcie, to co wam mówię, to nie wymaga ani wielkiego nakładu finansowego, ani wielkiego nakładu czasu. Trzeba zawsze zacząć od siebie. Więc jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest wyobcowane, że nasze dziecko jest rozkojarzone, musimy na to zwracać uwagę. To nie jest normalne. Ono czegoś chce. To jest wołanie tego dziecka do nas o coś. Rozumiesz? Wołanie. Mój syn się nie dał przytulić, ale ja wiedziałem w jego zachowaniach, czego on chce. To jest możliwe, żeby się nauczyć tego. Dlaczego wam zostawiam swój numer telefonu? Dlatego, że jeżeli ktokolwiek z państwa potrzebowałby takiego kontaktu, proszę skontaktujcie się ze mną. Ja porozmawiam z wami. Pogadam sobie przez telefon, pogadamy sobie. Mieszkamy też nie aż tak strasznie daleko, bo mieszkamy stąd niecałe 70 km, także to nie jest jakaś straszna odległość. Jesteśmy też systematycznie w Warszawie, także jest możliwość też spotkania się, pogadania sobie o pewnych rzeczach i bardziej szczegółowo, ponieważ dziś na to czasu nie ma, położenia jakby pewnych takich fundamentów działania, bo naprawdę warto. Tak jak ukształtujemy swoje dzieci, taki będziemy mieli z nich pożytek. Wiecie, to jest bardzo ważne. Ja wiem, że to jest trudno, bo ja mówię, żeby zacząć od siebie, bo się potrzeba zacząć od siebie. Zawsze od siebie. Dzieci patrzą na nas jak na wzorce. Patrzą, jak my się zachowujemy. Rozumiecie? Patrzą, jak się odzywa matka do ojca, jak się ojciec odzywa do matki. Dzieci na to patrzą. Na wszystko patrzą. Dzieci patrzą na to, czy rodzice ze sobą sypiają. Patrzą na wszystko. To jest dla nich mega ważne. One nie mówią o tym, ale one to widzą i one to zbierają. One zbierają jak gąbka te rzeczy w sobie. Rozumiecie? Po prostu tak to jest. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby zacząć od nas. Ale na te dwie rzeczy bądźmy bardzo uczuleni. Na to, że dziecko jest totalnie rozkojarzone, że ono nie jest w stanie zebrać podstawowych informacji. I druga rzecz, że dziecko jest wyobcowane. Wiecie, ja wam nie będę opowiadał teraz o technikach rozpoznawczych, jeżeli chodzi o narkotyki, bo możemy o tym sobie porozmawiać osobiście, albo jak będziemy mieli jakieś inne spotkanie, jeżeli tak szkoła zdecyduje, żeby zrobić, wtedy można technicznie powiedzieć o pewnych rzeczach. Wtedy wam jestem w stanie powiedzieć dokładnie, jakie są reakcje, jaka jest reakcja, kiedy dziecko jest po takim narkotyku, po innym, czy i tak dalej. Ale tutaj chodzi o położenie najpierw dzisiaj takiej podstawy. To jest niesamowicie ważne, proszę Państwa, żebyście wy ustanowili siebie jako wzór dla dziecka. Taki, jaki będziesz, takie dziecko będziesz miał. Wiecie, na koniec wam powiem taką rzecz. Dzisiaj jest tak, że wychowuje się dzieci, te dzieci sobie idą, my sobie pracujemy, płacimy ZUS, potem mamy nasze emerytury i tak funkcjonuje ten świat. Wiecie, kiedyś tak nie było. Jak czytam moją Biblię, to widzę takie rzeczy, że kiedyś rodzice musieli tak wychowywać swoje dzieci, żeby te dzieci na starość się nimi zajęły. Wiecie? To było bardzo ważne. Tak jak sobie kiedyś wychowali dzieci, tak mieli potem na starość. Dokładnie. Te słowa takie znane nam, czci ojca swego i matkę swoją, to chodziło o to, że ja wam nakazuję zajmować się swoimi rodzicami na starość. Zobaczcie. Rodzice musieli wychować dobre dzieci. Dzisiaj rodzice mówią, jakoś będzie, bo mamy emeryturę, bo płacimy składki. Kiedyś tak nie było. Wróćmy do tego, co jest prawdziwe. Chcę was zostawić z tym i zachęcić, żebyście o tym Państwo pomyśleli, żebyście porozmawiali. Bo mówię, jest to mega ważna historia.
Zachęcam do kontaktu ze mną, jeżeli potrzebujecie czegoś więcej się dowiedzieć, zapraszam. Wystarczy, że powiem, wiecie, Artur Zaloński, dowiecie się wszystkiego, jak funkcjonujemy i co mamy Wam do zaoferowania.